Sztywite Gang, grupa chłopaków z Grudziądza i z Olsztyna, mówiliśmy o nich już wcześniej, wysyłaliśmy na nich SMS-y, teraz można zrobić to ponownie, bowiem chłopacy znajdą się w finale. Zacznijmy od tutaj kolegi, który no, z dziwnymi atrybutami do tańca nie bardzo one pasują. No do tańca nie pasują, wiadomo, ale to nie znaczy, że nie można tego podpasować w jakiś sposób. Pomagają w chodzeniu, wzmacniają ręce, wzmacniają drugą nogę, także to wszystko ma swój cel. Była kontuzja, więc jest tych emocji coraz więcej przed finałem. Powiedzcie, jak wy się czujecie przed finałem, jak ćwiczycie i co teraz dla was najważniejsze jest? Czujemy się świetnie, ogólnie jesteśmy pozytywnie nastawieni, tylko czekamy, aż będzie finał. Mamy mega dużo zajawy, dużo energii, tylko dzisiaj jesteśmy troszkę zmęczeni, ale generalnie mamy tyle mocy w sercu, że wynosi nas poza chmury. Przed chwilą odbyła się konferencja prasowa z wami właśnie, opowiadaliście dużo z bardzo fajnymi emocjami. Mówiliście między innymi o tym, co mi szczególnie spodobało się, że pieniądze tu nie są najważniejsze. No tak, najważniejsza jest ta droga po prostu i w sumie reakcja bliskich na to, co się dzieje, na każdy poszczególny etap. Na to, jak reagują właśnie nasi bliscy i to, co dostarczamy im właśnie poprzez ten program i to, że mogą nas zobaczyć w telewizji. Właśnie tak jak kiedyś powiedział Miły Jarko w poprzedniej edycji, że on to się cieszy z tego programu dlatego, że jego babcia mogła w końcu zobaczyć to, w ogóle co jego wnusio robi. Co jej wnusio robi, no nie? I moja babcia to samo teraz mogła zobaczyć, że jak wygląda moja zajawka, moja codzienność, mój taniec. Dzięki temu jesteśmy szczęśliwi. Generalnie można by powiedzieć tak, że nas rozpiera w pewnym stopniu duma po prostu, że możemy dawać ludziom taką satysfakcję z tego, że reprezentanci ich miast dobrze pokazują się w telewizji, przekazują dobre wartości, ich całe obycie jest bardzo pozytywne i po prostu no, my jesteśmy szczęśliwi, no, że ludzie nas odbierają bardzo fajnie, są bardzo życzliwi i to jest chyba ten największy bodziec, który nas pcha jednak, żeby do tego finału pociągnąć, chociaż jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni i nadal nie widać końca w ogóle tego wszystkiego, powiem szczerze. Szanowni Państwo, ja tylko powiem tyle, że chłopacy mają mnóstwo bardzo dobrej energii. Ta energia przelewa się na nas wszystkich. My możemy oczywiście im pomóc, bo już w piątek o godzinie 20 na rynku tu w Grudziądzu, obserwując wielki telebim i występ chłopaków, będzie można głosować i wysyłać SMS-y. To zachęćcie jeszcze przez chwilę, jak wysyłać SMS-y, na kogo? No, głosujemy na Sztywite Gang. Numer będzie podany oczywiście na wizji po naszym występie i w czasie naszego występu. No i co, zbieramy się wszyscy na ryneczku, w domach, przy telewizorach i spełniamy wspólnie marzenie, czyli staram się wygrać ten finał. Zatem głosujemy, pomagamy chłopakom, bo to naprawdę świetna energia i fajnie, że mają tyle siły, że chcą robić coś, co naprawdę kochają. Ja tylko powiem, że świetnym przykładem takiej pomocy i takiego wspierania chłopaków był niedawny koncert Boka w Grudziądzu w Akcencie, gdzie Bisz wyszedł ze sceny i powiedział, że sam wysyła w tym momencie SMS-a. Więc my dziękujemy za te SMS-y, które już były, czekamy na kolejne, a Państwa zapraszam na rozmowę właśnie z Biszem.